Ricardo. I ruszyli. A Marcin Kołata i Marcin Szymański, ale to Marcin Szymański okazuje się być szybszy. Marcin Kołata tuż za nim. Dominik Recharski, trzecia pozycja i Kamil Bielaczek zamyka stawkę, ale jedziemy dalej. Wiadomo, że tu może się wszystko zmienić. Widać, że to było ostre wejście Kamila Bielaczka, który próbuje za wszelką cenę Ryśka wyrąbać, ale teraz spada z roweru, co wykorzystuje Rysiek i oddala się od niego na długość 3-4 rowerów, a Marcin Szymański na początku całej stawki niezagrożony. Póki co Marcin Kołata tuż za nim. To może oznaczać jedno. Mamy indywidualnego mistrza Polski, którym zostaje Marcin Szymański, tuż za nim Marcin Kołata. Punkty 3 punkty, 2 punkty na metę przywozi Rysiek i z jednym punktem Kamil Bielica. Wiadomym jest, że to Marcin Szymański, zawodnik z Częstochowy, zdobywa tytuł indywidualnego mistrza Polski. Wielkie brawa. Marcin Szymański to ten chłopak w czerwonej bluzce. Cieszymy się bardzo. Ale to nie koniec, bo jeszcze jedziemy, proszę Państwa, przed nami przynajmniej dwa wyścigi. Dwa wyścigi, bieg 19 i bieg 20. Już po tym.